Witajcie w dzisiejszym poradniku. Pokażę Wam różne metody spinningowania w tej grze. Przede wszystkim zaczynając od sprzętu. To przy każdej wędce spinningowej macie ciężar wyrzutu, CW oznaczony. Jest to oznaczenie wyrażone w gramach. Tu mamy 21 do 60, akurat nie tą wędkę, czyli rzucamy przynętami o takiej wadze. Tutaj mam drugą wędkę spinningową i jest to od 20 do 65. Jesteśmy na zbiorniku Michigan. No i teraz zaczniemy od średniej blachy. Oj, coś mi tutaj... I są tutaj trzy metody tak naprawdę do spinningowania. Jest to najprostsza, czyli samo zwijanie, czyli wleczony. Jeżeli to robimy z siłą większą niż pierwszy poziom, to jest to wleczony. Jeżeli chodzi o pierwszy poziom, to mamy wleczony powolny. To przede wszystkim wleczony to używam do woblerów. No i jeżeli chodzi o na przykład blachę średnią, to bardzo skuteczną metodą jest przytrzymanie, czyli opada na dno przynęta, zaczynamy zwijać, podbijamy ją, puszczamy, podbijamy i puszczamy. Ważne, żeby osiągnąć te trzy kropeczki pełne. Wtedy daje to nam największą skuteczność. Możemy oczywiście robić to w toni, no nie musimy. Ja akurat nie, teraz Wam pokazuję to przytrzymanie przy dnie. I tutaj też warto dopasować tą szybkość zwijania do głębokości łowiska i wagi przynęty. I teraz Wam pokażę metodę z opadu. Czyli raz, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i widzicie, mamy trzy kropeczki zapełnione. I tutaj akurat nie, też drugim poziomem zwijania. Jeżeli chodzi o metodę z opadu, to jest to bardzo skuteczna metoda przy łowieniu gumami, czyli kopytami, robakami. No, robaki to bardziej na sandacze. No, ale tu jeszcze możemy wybrać woblera dla przykładu. To jest dosyć płytko, a tu mamy akurat nie schodzącego do 2 metrów. Czyli jak widzimy w prawym rogu, już Wam pokazuję tutaj, jak się zachowuje nasza przynęta w wodzie. Widzimy, gdzie pracuje, w jakich partiach wody, czy jest to górna, dolna partia, czy za wolno kręcimy, czy za szybko i tak samo z tymi kropkami danej metody. Jednak przy zapełnieniu całych tych kropek jest to dosyć ważne. Tutaj, jeżeli chodzi o woblery, no to oczywiście nic nie kombinujemy, po prostu zwijamy. Można szybciej, wolniej i wtedy wobler schodzi nam niżej, jeżeli kręcimy szybciej. Może pokażę zaraz na przykładzie. O, krambajta. Jak widzimy, teraz schodzi. No, gdzieś około środka. Podkręcimy o jeden szybkość zwijania i widać, że on schodzi coraz niżej. No i z powrotem możemy też wrócić do wyższego prowadzenia przynęty.
No to chyba na tyle, to są najskuteczniejsze i w sumie chyba jedyne wszystkie metody spinningu w tej grze. Także jeżeli materiał się spodobał, łapka w górę, subskrypcja i do zobaczenia w kolejnym odcinku.